stylizację prezenterki dba firma BizMode. Sponsorem programu jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kuś. Wybiła godzina 12:00. U nas na widok Państwa. I Rafał Zlaga. Drodzy Państwo, my jesteśmy praktycznie na tym widzieli. Tak. Czwarta i druga tura kamerów Państwa na dobrze. Ta tura, jeżeli chcemy docierać na troszeczkę 31 to wiemy. Dzisiaj troszeczkę o tych wyborach również powiemy. Zajrzymy również nieco za siebie, bo przypomnimy sobie, co w ostatni weekend robili kandydaci na prezydenta Rudy Śląskiej, ale nie tylko o wyborach dzisiaj porozmawiamy. Nie tylko o wyborach, oczywiście będziemy na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym regionie, a także z tym, co dzieje się w Polsce, na przykład w kalendarzu świąt nietypowych, a nawet w Europie, można by powiedzieć, bo dzisiaj wiesz, jaki jest dzień? Dawaj. Europejski Dzień Kontroli Prędkości. To znając Ciebie, to na pewno sobie przygotowałaś jakieś ciekawostki na temat tej kontroli prędkości. Ja pamiętam i taki chyba kiedyś nawet pomysł był u nas rozpatrywany, żeby kara za przekroczenie prędkości bolała każdego praktycznie tak samo, to ktoś kiedyś powiedział, żeby uzależnić tę karę od zarobków. Tak chyba jest w niektórych krajach europejskich. Tak, na przykład w Finlandii, w Szwajcarii, a także w Holandii, tam padła najsurowsza kara, najwyższy mandat, prawie 2,5 miliona euro. Brzmi niesamowicie. Tutaj ktoś podobno Bugatti, tak? Jechał? Tak, Bugatti jechał, to pewien milioner i zgadnij ile. O ile przekroczył. To było ograniczenie do 90 km na godzinę. O 50 km na godzinę? Więcej. Jechał 130 km na godzinę i kosztowało go to prawie 2,5 miliona euro, także sporo. Każdego by to zabolało. Drodzy Państwo, my cały czas apelujemy do Was o to, żeby na drodze zachowywać się rozważnie, żeby ściągnąć czasem nogę z gazu, tym bardziej, że pogoda też raczej nie napawa optymizmem i co za tym idzie, ma być mokro, a nocami nawet bardzo chłodno. Ma być, nawet bym powiedziała, zimno, użyła tego słowa, ale jest wiosna i to, co działo się w pogodzie wcześniej, nawet przyspieszyło wegetację i to o niemal miesiąc, także te niższe temperatury, choć wydają nam się teraz jakąś anomalią pogodową, to po prostu ta temperatura teraz jest normalna. Kogoś tutaj, czy to mnie nie słychać? Okazało się, widzę, jakieś są teraz, czyli te wszystkie ciekawostki muszę jeszcze raz powtórzyć, widzisz? Wszystkie ciekawostki, które powiedziałam. No nic, dobra. My w drugiej części zatrzymaliśmy myślę, się tego przy pogodzie. Programu. Pogoda jest zawsze. Czasem jest cieplej, czasem zimniej. Myślę, że tak to można powiedzieć. Można tak powiedzieć, ale my, jak zawsze w każdym programie, mamy też, drodzy Państwo, dla Was nagrody. Co więcej, mamy pewne zaległości, ale te zaległości nadrobimy i z tych wcześniejszych zabaw, kiedy zapraszaliśmy Was do tego, żeby komentować różne rzeczy właśnie na naszym fanpage'u facebookowym. Rozstrzygniemy dzisiaj wieczorem te konkursy. Dzisiaj również do wygrania bon. Do wygrania dzisiaj bon, właśnie nie voucher, a bon do sklepu firmowego z zakładów przetwórstwa mięsnego Kuś. I tutaj właśnie ważna informacja, śledźcie dziś nasz fanpage na Facebooku, bo ogłosimy te poprzednie konkursy, również rozwiążemy, ogłosimy, kto zdobywa nagrody. Sporo tego się zebrało, także warto śledzić, czy to właśnie Wy jesteście wśród szczęśliwców. No i co jeszcze? Jeszcze chciałam powiedzieć, że można pisać w komentarzach, czy chcielibyście się z nami spotykać częściej, bo myślimy o tym, co prawda no, punkty 12 w tej wtorkowej ramówce wpisał się na dobre i może by tak spotykać się na przykład również czwartki z Wami. Co Wy na to?
I nie tylko na targu Wirku, ale o tym też, drodzy Państwo, nie tylko, przemyślimy to jeszcze. Dajcie nam znać, jakie macie oczekiwania względem nas, a my postaramy się tym oczekiwaniom sprostać. To tak spontanicznie. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że jutro mamy ciekawy dzień. Światowy Dzień Kostki Rubika. Ja się przygotowałem, bo przygotowywałem prognozę pogody na następny dzień. Ale mam jedną rzecz, która cię być może zaskoczy. Tak, tak. Dzień Kostki Rubika. Tu może warto powiedzieć o tym, że właśnie w ubiegłym roku został ustanowiony rekord w tej takiej trzyrzędowej kostce Rubika, bo teraz to już są różne. Rozumiem, że rekord urzędowe. Prędkości, tak? Rekord prędkości, tak, w ułożeniu, oczywiście. A ja widziałem taki filmik, gdzie ktoś tę kostkę układał z zawiązanymi oczyma. I zrobił to też dosyć szybko. Mówisz o tym samym, czy... Tutaj akurat mam na myśli taką tradycyjną metodę układania. 3,13 sekundy. O tak to powiem. Polko. Tak, Max Park, 11 czerwca 2023 roku. To jeśli chodzi o kalendarz świąt nietypowych, ale jeszcze jedna ciekawostka, bo w tym tygodniu mamy również Dzień Czosnku i ten czosnek może okazać się przydatny naturalny dzisiaj, antybiotyk. Jutro, pojutrze, ponieważ te wahania temperatury to zazwyczaj kończą się przeziębieniem. A wiesz, do czego na Śląsku zawsze daje się czosnek? Do wszystkiego? Też i do wodzionki przede wszystkim. Tak. Dobra wodzionka bez czosnku. Wodzionka, żur, wszystkie rzeczy, które właśnie takie typowo śląskie są. Skoro... Ogórki kiszone. Tak, tak, tak. Tak. Natomiast... Teraz w modzie są małosolne. Nie wiem, próbowałaś już tego sezonu małosolnego ogórków? Nie, czekam na te ogórki z pola, które będą takie już, wiesz, nie z ciepłych krajów, tylko tutaj polskie. Z pola jeszcze na razie chyba nie miały szansy urosnąć. Tak sądzę, jakiś lipiec. I zjechać z tego pola. Ale ja oczywiście polecam. W ludzkich sklepach najlepsze ogórki małosolne, kapitalne. Do takiego smalczyku, czyli tłustego. Ja myślałam, że sam robisz te małosolne ogórki. Nie, ale może kiedyś. To wtedy zrobimy specjalną transmisję. Krok po kroku. Ja mogę ci to objaśnić, jak to się robi, bo z potraw czosnkowych jestem całkiem niezła. Natomiast chciałam ci powiedzieć jeszcze a propos tego czosnku. Czy ty wiesz, Rafale, żeby ten czosnek miał swoje właściwości takie, jakie jak penicylina, takie antybiotyczne, to musi być wyciśnięty i mieć kontakt z powietrzem najlepiej około 10 minut. Oj, nie wiedziałem. No, to nie jest tak, że zjesz od razu, wyciśniesz na kromeczkę i cyk. Czyli nie jest to takie proste. Nie, to nie jest takie proste. Czyli nawet jak sobie zrobimy taki pyszny chlebek, sobie go to zgrillujemy ćwiczysz. I natrzemy tym czosnkiem, że pachnie trzy pokoje obok, no to jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. Nie wiem, jak to jest w procesie tego ścierania, bo to chodzi o to, żeby wydostać tą aliacynę, chyba nie wiem, czy dobrze mówię, no i potem ona musi się skontaktować z powietrzem. I po tym kontakcie dopiero wtedy nabiera tych swoich prozdrowotnych właściwości. Lecimy dalej, bo rozgadaliśmy czas, się na dobre. Drodzy Państwo, na pogodę sprawdźmy, co nas czeka w najbliższych dniach. Deszcz na południu, zachodzie i północy Polski i tylko 1000 hektopaskali na barometrach. W centrum i na północnym wschodzie nieco słońca, ale wszędzie dość chłodno, od 8 stopni maksymalnie w Gdańsku do 13 we Wrocławiu. Deszcz nie odpuści także w nocy, przede wszystkim w okolicach Krakowa, Wrocławia, Poznania i Gdańska. Termometry pokażą miejscami tylko 2-3 stopnie. Do piątku pogoda nie będzie potrafiła się zdecydować, a deszczowe chmury będą krążyć nad Polską. Najwięcej przebłysków słońca w tym tygodniu zobaczą mieszkańcy okolic Wrocławia i Białegostoku. Lecimy, drogi Rafał. Ja tylko zdradzę, drodzy Państwo, że Marta przed chwilką chciała zacząć śpiewać kolędy, bo za kulisy pan, bo słowo dżingiel, no i to tak się po prostu skojarzyło. Ale święta coraz bliżej. Coraz bliżej, bliżej niż dalej. To prawda, mieliśmy niedawno święta wielkanocne. Nie wiem, czy ty też tak masz, że czasem wyskakują przypomnienia na Facebooku i gdzieś wtedy możesz zobaczyć, co robiłaś na przykład rok temu, 7 lat temu, 6 lat temu. No to te święta wielkanocne są bardzo ruchome, bo raz wypadają w marcu, innym razem nawet gdzieś tam w drugiej połowie kwietnia.
Tym razem na przykład wpływa to na to, że Boże Ciało będziemy świętować już w maju. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Zwróciłem właśnie uwagę. Przyspieszamy, można powiedzieć. Przyspieszamy, ale to... A to ja ci zaraz powiem, że przyspieszył też ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd internetowych ciekawostek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych częściej kontroluje Polaków na L4. Ach, brzmi groźnie. Więc jak ktoś, drodzy Państwo, bierze chorobowe, no to możecie dobrze, żeby spodziewać był się chory. Kontroli. Dobrze, gdyby, żeby był chory. Jeżeli ma napisane tam leżeć, to trzeba leżeć. Nie można nawet wyjść po gazetę do sklepu z łóżka. 21% więcej takich wezwań trafiło do Polaków. Co więcej, wzrosła rok do roku właśnie o 21% liczba wydanych zaświadczeń o skrócenie tego zasiłku chorobowego. Co więcej, o 33% podskoczyła również kwota, którą tych zasiłków po prostu wstrzymano, więc trzeba mieć się na baczności. Jeżeli już jesteśmy chorzy, no to siedzimy w domciu i raczymy się żurkiem, czy też czosnkiem, albo rosołkiem. Trzeba poczekać 10 minut po wyciśnięciu. Także jak kroisz czosnek, to nie. Natomiast powiem ci, że czosnek traci swoje właściwości po obróbce termicznej, a cebula nie. Także cebulę dodawaj. My się od tego czosnku chyba nie oderwiemy. Ale drodzy Państwo, jeżeli o czosnku mowa, no to nie wiem, czy w stołówce Szkoły Podstawowej nr 17 w Bierzowicach, nowiutka szkoła praktycznie rodem jak z amerykańskich seriali, najbardziej nowoczesna tak naprawdę szkoła w naszym mieście. We wrześniu już dzieciaki mają się w niej uczyć. My cały czas śledzimy budowę właśnie tej placówki oświatowej. Co się znajdzie w tej placówce oświatowej, ja sobie tutaj wynotowałem. Dwukontygnacyjny budynek nowego gmachu, biblioteka, aula, stołówka, świetlica, sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, techniczne. Szkoła robi naprawdę piorunujące wrażenie. My chyba wybierzemy się na pierwszy dzwonek. Największe wrażenie zrobiło to, że każda klasa ma swój indywidualny dziedziniec. To jest też niesamowite. To będzie szkoła klasy 1-3, później 4-8 i będzie również przedszkolem, bo wiemy, że tych miejsc w przedszkolach w Rudzie Śląskiej cały czas brakuje. Fajnie, że dzieciaki będą mogły od najmniejszych tak naprawdę lat również żyć w luksusie, bo ta szkoła naprawdę robi wrażenie i wygląda fantastycznie. I przechodzimy do ostatniego etapu, skoro wybory... Mogę jeszcze, proszę bardzo. Szkolna ulica, tak? To jest przy ulicy Szkolnej w Bielszowicach. Bardzo znam... Można powiedzieć, bardzo dobrze te rejony, bo tam spędzałam swoje dzieciństwo. A wiesz, co się stało ze starą szkołą, ta, która była właśnie w tamtych rejonach? Nie wiem. No ona cały czas działa, ale niestety szkody górnicze zrobiły swoje. No ta szkoła ma już swoje lata. Przy tej inwestycji też wszyscy się zastanawiali, czy właśnie te szkody górnicze nie będą krzyżowały planom budowniczym. Na razie jest okej. Wszystko jest podobno wliczone właśnie w te koszty, bo te koszty budowy tej szkoły nie były również małe. Tutaj Ruda Śląska pozyskała fundusze zewnętrzne. Czekamy na przeprowadzkę dzieciaków, ale skoro my o wyborach tutaj mieliśmy mówić, to drodzy Państwo, nasi kandydaci, jeżeli chodzi o fotel prezydenta Rudy Śląskiej, oni nie zasypiają gruszek w popiele. Bardzo intensywnie spędzają każdy weekend. Jedni grają w kosza, drudzy w piłkę, ale to jeszcze przy pierwszej turze wyborów. Nie jedzą lody, tak. W Halębie. Nie będziemy zdradzać, jaka to była lodziarnia, ja mam pewne podejrzenia. To było w Halębie. No ja właśnie zastanawiałam się, widziałam bloki w tle i zastanawiałam się, która to lodziarnia, ale która to dzielnica w ogóle, ale to widzę, zrobiłeś dobry research. Halęba 1. No, ja Halębę troszeczkę znam, ale mnie zastanawia jedna rzecz, patrz, bo nie wiem, czy widziałaś, jak kandydaci wychodzą na miasto i wychodzą ze stałymi sztabami, tak? Towarzyszy im kilka osób, bo to też zapytamy dzisiaj jednego z kandydatów, jak te sztaby, jeżeli w ogóle dochodzi do takiej sytuacji, czy oni czasem się spotykają w niektórych rejonach, bo szczerze powiedziawszy, jak patrzę na te zdjęcia, które pojawiają się na social mediach, no to czasem bywają w bardzo podobnych miejscach, czy jeżeli się już spotykają, czy na przykład wymieniają się cuksami, bo jedni noszą Michałki, drudzy chyba lizaki, ale to też doprecyzujemy. To doprecyzujemy dzisiaj. Będziemy mieć taką okazję, przynajmniej z jednej strony. Także no zobaczymy, co tam się dowiemy. Też jestem ciekawa. A skoro mówimy o rozdawaniu prezentów, to te prezenty rozdaje również przez cały rok Caritas Archidiecezji Katowickiej. To jest oczywiście pomoc, która trafia do tych najbardziej potrzebujących, a my uczestniczyliśmy w tym weekend w
Dniu Dobra. Myślałam, że powiesz, że my rozdajemy te prezenty cały rok i że nie od kampanii do kampanii, tylko cały rok Telewizja Sfera rozdaje w ramach, podczas programu Punkt 12, tak? Oglądając program Punkty 12, drodzy widzowie, możecie od nas otrzymać prezenty, także bądźcie z nami koniecznie i zapraszajcie do oglądania również swoich znajomych. Ich także nagrodzimy, obiecujemy. A już teraz razem z Małgorzatą Machulik wybieramy się na Dzień Dobra w Katowicach. Dzień Dobra, czyli święto wolontariatu, święto wszystkich, którzy włączają się w charytatywną misję Caritas. Spotkanie z drugim człowiekiem, spotkanie z Chrystusem, spotkanie we wspólnocie, dzielenie się doświadczeniami pomiędzy wolontariuszami, a tymi, którzy właśnie pomocy potrzebują. Życie ma swoje blaski i cienie, ale halo, kto mówi, to ja twoje sumienie. Dla nas wolontariat wydaje mi się, że to są głównie relacje z naszymi tutaj znajomymi. Wyjedziemy tutaj dużą grupą naszych znajomych. Dla nas wolontariat, tak zaczynając, jest na pierwszym miejscu zabawą dobrą, pomagając i tak jakąś przygodą nową, czymś taką odskocznią od tego codziennego życia. Może to jest taka potrzeba wewnętrzna, my dajemy komuś, ale też bierzemy w tym momencie, nie? Że to tak jakoś jest wzajemne. Dzisiaj mamy ze sobą specjalny namiot i formularze, które, do których wypełniania zapraszamy, ale proszę pamiętać o tym, że to jest nasza codzienność. Wolontariusze są u nas cały czas i codziennie można zajrzeć do naszej centrali w Katowicach na ulicy Wita Stwosza 20 i tam zasięgnąć języka o tym, z czym wolontariat się wiąże, no i właśnie wolontariuszem Caritas Archidiecezji Katowickiej zostać. Dzieje się bardzo dużo. Przede wszystkim mamy wystawioną estradę. Na tej estradzie są youtuberzy, tiktokerzy, z którymi można porozmawiać, poznać ich pracę od kuchni. Śpiewam o czymś, co albo widzę, albo co chciałbym widzieć. Znam artystów, którzy jakby skupiają się w swojej twórczości na piętnowaniu zła. I słucham też takich utworów. Natomiast kiedy się zastanawialiśmy nad tym, o czym my chcemy światu mówić, no to skupiliśmy się na tym, że no, chcielibyśmy żyć w takim świecie, o którym sami też nawijamy. Myślę, że przede wszystkim dobro jest mniej krzykliwe, dobro jest mniej zauważalne, bo jak tylko wydarzy się coś złego, to naprawdę wieść o tym roznosi się w tempie przysłowiowej błyskawicy. A nawet to, co robi Caritas, co tutaj też możemy zaobserwować, ilość podopiecznych, wolontariuszy, to pokazuje, że to dobro jest. Jest go bardzo dużo, tylko może właśnie faktycznie na co dzień go po prostu nie widać. Też Gwiazda Wieczoru, chyba zespół już z dużą historią i tradycją, wciąż rozpoznawalny, wciąż przyciągający ludzi, czyli Arka Noego. A oprócz tego kilkanaście namiotów plenerowych, w których można wykonywać rękodzieło, upiec pizzę z dzieciakami, sfotografować się w fotobudce 360 stopni, malować ikony i wiele, wiele innych rzeczy. Dzień pełen dobra, dzień pełen atrakcji. Zbieramy na dom wytchnieniowy w Jaworzynce. Jest to dom, który remontujemy i ma on służyć no właśnie wytchnieniu. To znaczy często rodzice, rodziny osób niepełnosprawnych z mocnymi, poważnymi niepełnosprawnościami i oni właśnie potrzebują wytchnienia. Oni potrzebują zdystansowania się od tej sytuacji, uwolnienia troszkę umysłu i ciała od ciągłej takiej rutynowej pracy, bardzo oczywiście potrzebnej, szlachetnej, ale im też należy się wytchnienie i po to jest właśnie dom wytchnieniowy w Jaworzynce, którego przeprowadzamy potężny remont. Wszystkim, którzy mają ochotę wesprzeć dom wytchnieniowy w Jaworzynce, rekomendujemy zajrzeć na stronę dobrodaj.pl i tam wyświetli się Państwu zbiórka i wszystkie informacje z tym związane. W Katowicach, tak było w niedzielę w Katowicach, tak przyzwyczaiłam się już do tych ułatwień takich, tych mikrofonów tutaj, ale ten coś się tutaj z nim podziało, także awaryjnie wracam
do Państwa z tym mikrofonem. No i już z naszym gościem w studiu, ponieważ na kanapie mamy, tu gościmy już pana Marka Wesołego, kandydata na prezydenta miasta Ruda Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Państwu. Przed panem trudne zadanie w drugiej turze wyborów prezydenckich, bo tak trzeba to zadanie nazwać, trudnym. 7 kwietnia zagłosowało na pana prawie 11 tysięcy osób. Przewaga Michała Pierończyka wyniosła ponad 8 tysięcy głosów. Czy rozmawiał pan o poparciu ze swoimi kontrkandydatami, którzy odpadli w pierwszej turze? Nie rozmawiałem, bo po pierwsze, kandydat Platformy Obywatelskiej, nawet gdyby sympatyzował osobiście ze mną, to partyjnie nie ma możliwości uzyskania tam współpracy. I mimo tego, że deklarował na ostatniej naszej debacie współpracę, to taka możliwość nie będzie zachodziła z ich strony, bo jest partyjne zarządzenie pana Donalda Tuska, że nie ma współpracy z PiS-em, więc to tak. Szkoda w ogóle zachodu. A ze śląską rodziną, to powiem uczciwie to, bo śląska rodzina to gdzieś tam, sam osobiście jestem członkiem tego stowarzyszenia, sam to kiedyś pomagałem zakładać kolegom. Idea tego nie jest polityczna, idea tego jest społeczna. To jest stowarzyszenie, które ma działać na rzecz Śląska, śląskości, jednoczyć ludzi na Śląsku. Oczywiście wystawili kandydatów do Rady Miasta. Wystartował też mój kolega Arkadiusz Grzywaczewski. I powiem szczerze, że to jest moja decyzja, że nie będę prosił o to poparcie, ponieważ szkoda mi tego stowarzyszenia, żeby zostało upolitycznione. Ja tam mam wielu przyjaciół, liczę na to, że te głosy gdzieś tam pójdą na mnie. Widzę, że pan prezydent Pierończyk próbuje wydzwaniać do wszystkich tych kandydatów śląskiej rodziny, żeby go popierali. Poprosiłem o wstrzemięźliwość, o zachowanie takiego status quo, żebyśmy to rozegrali między sobą. A ja po prostu podjąłem decyzję, że nie będę o to poparcie prosił, choć przypuszczam, żebym je otrzymał, bo to moi przyjaciele, koledzy i tak dalej, ale nie będę tego robił, ponieważ uważam, że to stowarzyszenie ma szansę zrobić wiele dobrego dla Śląska i warto poświęcić to, żeby w tej walce odpuścić, a wygrać dużo większą walkę o Śląsko, Śląsk, jedność na Śląsku, być może coś większego niż RAŚ, niż Ślązoki Razem, którzy się nie potrafią dogadać. Może w przyszłości to stowarzyszenie będzie reprezentowało rzeczywiście nas, wszystkich Ślązaków, bo o to w tym chodzi. Ono nie ma dzielić. Ja nie chciałem nigdy, żeby to dzieliło. To ma jednoczyć wszystkich. Tam są ludzie różnych poglądów i nie mam zamiaru takiego stowarzyszenia fajnego, fajnej organizacji upolityczniać. Będę wspierał jak zawsze. Polecam do wspierania każdemu, bez względu na partię polityczną, ale w tej rozgrywce nie skorzystam i to jest też moja decyzja. Nie skorzystam i nie będę prosił o to oficjalne poparcie. Panie pośle, Michał Pierańczyk współrządzi miastem od kilkunastu lat, na własny rachunek od półtora roku. Jakie to są rządy? Starałem się w tej kampanii unikać bezpośredniej krytyki rządów i skupiać się na tym, co ja chcę zrobić. I myślę, że nie pójdę tu w żadną ostrą krytykę i postaram się odpowiedzieć w tym kontekście. To znaczy, na pewno ja mam wizję Rudy Śląskiej bardziej dynamicznej od tej, którą proponuje władza, nie tylko pan Michał Pierończyk, ale ta władza od 14 lat, bo to jest pewnego rodzaju kontynuacja. Ja się nie spodziewam zmiany, nie spodziewam się jakiejś korekty. To jest zarządzanie Rudą Śląską na poziomie urzędniczym, na poziomie tego, że pilnujemy, żeby było w miarę okej. Ja nie chcę takiej Rudy. Ja chcę Rudę dynamiczną, Rudę sięgającą po coś więcej, Rudę, która będzie ofertą dla Śląska. Proszę mi uwierzyć, że mamy taki potencjał olbrzymi, że jeśli nie wymyślimy czegoś, nie zrobimy czegoś, co spowoduje, że Ruda będzie tym miastem konkurującym z największymi miastami,
zdającym sobie sprawę z tego, że dużo będzie nam brakowało, ale jeśli nie podejmiemy tej rękawicy, to inne miasta nas po prostu zdecydowanie prześcigną i zaczniemy się mocno cofać, zaczniemy się jeszcze bardziej wyludniać, nie będziemy atrakcyjni, będziemy się stawali sypialnią, ale też nie dla tych najbardziej ambitnych mieszkańców Śląska, bo ci ambitni mieszkańcy Śląska pójdą do tych miast rozwijających się. Nam będzie chodziło o to, jeśli ja będę rządził, będzie nam chodziło o to, aby Ruda Śląska się dynamicznie rozwijała, była bardziej odważna, bardziej szukała nowych wyzwań. Tego ja nie widzę i tego mi brakuje. To jeśli miałbym coś powiedzieć słowem krytyki, a być jednak mimo wszystko dżentelmenem, to powiem, że za mało dynamizmu, za mało chęci, za mało wizji rozwojowej, takiego entuzjazmu, które ja jestem przekonany, że ja go mam, za mało mi jest tego u pana Michała Pierńczyka. To już konkretnie, panie pośle, jakie byłyby pierwsze decyzje, kiedy po tym, jak objąłby pan urząd prezydenta miasta? Przede wszystkim pierwszymi moimi decyzjami to byłaby rozmowa z pracownikami urzędu, od tego najwyższego szczebla po sam dół. Ponieważ tą ideą moją chciałbym zarazić wszystkich. Chciałbym, żeby wszyscy pracownicy poczuli, że wchodzimy w nowe rozdanie, wchodzimy w coś, co jest nie tylko naszą pracą na co dzień, tylko takim czymś, co nas będzie mobilizowało, że będzie nam się chciało wszystkim chodzić do pracy, bo naszym zadaniem będzie to, żeby jutro Ruda była jeszcze lepsza, żeby nas ludzie na drodze chwalili, że jeśli będzie naczelnik i pójdzie chodnikiem, to wszyscy mieszkańcy będą wiedzieli, że i będą dziękowali. Panie naczelniku, świetne decyzje tam są podejmowane, naprawdę widzimy te zmiany. Ja bym chciał, żeby ludzie zarazili się entuzjazmem, zarazili się czymś, co wiem o tym, że jeśli tego nie ma, to nawet w firmach tak mam. Jeśli załoga nie jest entuzjastycznie nastawiona do projektu, to ten projekt słabo idzie. Więc rozmowy z ludźmi, namówienie ich do tego, żebyśmy wkroczyli na taką drogę próby rozwoju, żeby się w to włączyli, bo uważam, że tam wszędzie pracują świetni fachowcy. Chciałbym, żeby jakby moim duchem zaczęli myśleć takiego entuzjazmu. Potem oczywiście analiza budżetu, sprawdzenie, czy środki są wydatkowane w sposób właściwy, w kontekście takim, czy są efektywnie wydawane, czy żeby popatrzeć na ten budżet. Tutaj już się niewiele da zrobić, będziemy w połowie roku budżetowego, ale na pewno przeanalizowałbym, zobaczyłbym, gdzie możemy jakieś środki przesunąć na takie bardziej, słucham też ludzi dzisiaj, są takie potrzeby, pierwsze potrzeby, które trzeba natychmiast odpowiedzieć, więc na to bym starał się przesunąć środki. Oczywiście z mojej strony będzie na pewno aktywność na zewnątrz. Nie będę tylko w Rudzie Śląskiej. Ja chcę być aktywny na zewnątrz, chcę mieć bardzo dobry kontakt z prezydentami, chcę mieć dobry kontakt z rządzącymi. Jestem przekonany, że dla mnie nie jest przeszkodą to, że dzisiaj Platforma rządzi, ponieważ jeśli to jest rząd taki, jaki o sobie mówią, to rozumiem, że ja również będę dla nich partnerem. Jako prezydent miasta, samorządowiec wtedy, to będę dla nich partnerem i nie będą na mnie patrzeć jak na prezydenta, który został z PiS-u, tylko jak to powinno być, na prezydenta, który rządzi Rudą Śląską, miastem 130-tysięcznym, w którym również są przecież wyborcy Platformy Obywatelskiej. Ja sobie nie wyobrażam, że któryś rząd potraktuje mnie na zasadzie partyjnej, bo wtedy olałby swoich wyborców w Rudzie Śląskiej. To jest abstrakcyjne. A ja chętnie powspółpracuję z każdym, kto będzie dla Rudy Śląskiej chciał jak najlepiej. A więc ta moja aktywność na zewnątrz będzie bardzo silna. Będę chciał być partnerem zarówno dla ościennych miast, jak też dla rządzących. Będę chciał pozyskiwać jak najwięcej środków. Będę chciał te środki odpowiednio przekierowywać. Będę chciał poprawić funkcjonowanie naszych spółek miejskich. Tutaj bardzo ważny jest szpital miejski. Wiemy o tym. Bardzo ważne są decyzje odnośnie akwadromu. Wiemy o tym, że te decyzje trzeba zacząć w końcu podejmować. Trzeba wiedzieć, co się chce z tym obiektem zrobić, a nie czekać, aż on przyniesie Rudzie Śląskiej jeszcze większe w przyszłości problemy. Mamy kilka spółek, które mogą przecież w sposób kapitalny pozyskiwać środki dla Rudy Śląskiej zewnętrzne, trzeba je zdynamizować. Panie redaktorze, nawet tutaj siedząc u Was, robicie świetną robotę, ten program, widać, że zwiększa Wam się oglądalność. Ruda potrzebuje takich projektów, Rudę stać na telewizję miejską, Rudę stać na radio miejskie, Rudę stać na to, żeby ludzie mieli informacje na bieżąco. To są rzeczy, w które ja będę wchodził. Ruda ma czuć, że nie ma tylko TVT z Rybnika oglądać, czy z Katowic TVP3, że stać ją na telewizję miejską, że stać ją na własne projekty, stać ją być może na własną komunikację, że my potrafimy zrobić coś sami. Nie musimy zaglądać przez okno do innych miast. No po prostu będę naprawdę dynamizował na wielu płaszczyznach zarządzanie tym miastem. I chcę do tego zarządzania przekonać mieszkańców. Wydaje mi się, że
że wraz z tymi ludźmi, którzy są w urzędzie, jesteśmy to w stanie zrobić i liczę na ich też kreatywność. Tak po skrócie, w skrócie, bo nie chcę tego tutaj u Państwa zagadać. Wybory samorządowe w Rudzie Śląskiej wygrało Prawo i Sprawiedliwość. 9 mandatów macie w Radzie Miasta. Nie wystarczy to do tego, żeby samodzielnie w tej Radzie Miasta rządzić. Liczy Pan na zawiązanie jakiejś koalicji? Trwają jakieś rozmowy? O tym się oczywiście głośno nie mówi. Przede wszystkim zaproszę do współpracy wszystkich. Absolutnie nie będę sekował żadnego z klubów. Jest Koalicja Obywatelska, wprowadziła młodych radnych, nowych radnych. Tam są dynamiczni ludzie, wspaniali, ja ich znam. To nie jest tak, że są dla mnie obcy ludzie. Będę chciał ich też zaprosić do współpracy. Stworzę taki projekt, w którym będę potrafił rozmawiać z opozycją. Nawet dam pola, w których będą mogli wpływać na rzeczywistość Rudy Śląskiej, bo nikt nie wymyślił patentu na rzeczywistość sam, nie jest samodzielny i nie zjadłem wszystkich rozumów. Warto posłuchać również tych, którzy mnie krytykują i dać im też możliwość wypowiedzenia się. Jest cała grupa radnych pana Michała Pierończyka. Ja nauczyłem się przegrywać. Mam nadzieję, że jak pan Michał Pierończyk przegra wybory, ja go zaproszę do współpracy, bo przecież ma doświadczenie urzędnicze, był wieloletnim wiceprezydentem. Przez ostatnie półtorej roku był prezydentem miasta. Nie wyobrażam sobie, żebym miał odrzucić to doświadczenie urzędnicze, które posiada, więc absolutnie tutaj zaproszę jego i jego radnych z tym doświadczeniem do współpracy, do zawierania koalicji. Tutaj jest mój potencjalny koalicjant, tutaj ja się nie uchylam od tego. Jest Rafał Wypiór, który jest przecież dzisiaj radnym Trzeciej Drogi, ale Rafał Wypiór to jest instytucja sama w sobie i tutaj nie jest kwestia Trzeciej Drogi, bo pan Rafał Wypiór jest dosyć ambitnym, entuzjastycznym radnym. Warto korzystać z jego i dać mu też możliwość rozwoju, jest młodym człowiekiem. Panie redaktorze, nie wydaje mi się, żeby miał problem ze stworzeniem większości w Radzie, a wręcz będę miał tych radnych zdecydowanie więcej niż potrzeba, czyli nie tylko 13. Wróćmy jeszcze do kampanii. Przed pierwszą turą, już w poprzednim wywiadzie mówił pan, że tegoroczna kampania będzie inna niż poprzednie. Okazało się, że ta kampania przed pierwszą turą przyniosła sukces. Jest pan w drugiej turze. Co może pan powiedzieć o tej kampanii przed drugą turą wyborów? Czym się charakteryzuje? Panie redaktor, przede wszystkim staram się być na ulicach, choć nie ukrywam, że obowiązki sejmowe wyciągnęły mi kilka dni z tej kampanii. Musiałem przenieść się na chwilę do Sejmu, bo ważne ustawy. Ale już wróciłem, staram się być na ulicach. Staram się też być dosyć aktywny, jeśli chodzi o media społecznościowe, komentować tą rzeczywistość, bo wiem, że w drugiej turze już nie wystarczy tylko kreować siebie samego, ale druga tura i pewne ruchy stają się troszeczkę może agresywne, one jakby te komentarze różne zaczynają chodzić, próbuje się mnie znowu wciskać w tą partyjność. Ja muszę w drugiej turze, niestety nie chciałem, ale muszę w drugiej turze zacząć też odpowiadać, zacząć zadawać mieszkańcom Rudy Śląskiej pytania, które pobudzają do myślenia, pytania, które powodują, że mieszkańcy będą musieli się pozastanawiać nad wyborem. A więc ta druga tura to też do końca już będą odpowiedzi na rzeczywistość, która mnie otacza, na te ruchy mojego kontrkandydata, czy też ludzi, którzy ewentualnie będą próbowali wpływać na miejską politykę, tak jak ostatnia deklaracja pana wiceprezydenta Krzysztofa Mejera, który pomimo tego, że przecież przez ostatnie miesiące od przegranych wyborów swoich jest wielkim krytykiem obecnej władzy, postawił na szali prezydenta, którego krytykuje od kilkunastu miesięcy, czy nawet w tej chwili prawie 2 lata, krytykuje ostro jego władzę w Rudzie Śląskiej, wstąpił do partii politycznej, postawił na szali tego skrytykowanego prezydenta i mówi: głosujcie na niego, a na pana Marka Wesołego, choć go cenię, jest dobrym fachowcem, ale jest z PiS-u, to nie głosujcie. To gdzie dla pana prezydenta Mejera jest dzisiaj ważne miasto? Gdzie jest ważne miasto? Dla niego bardziej ważna jest partyjność, aniżeli dla mnie, bo on patrzy na to przez pryzmat partii, ja patrzę przez pryzmat zwykłej chęci zmieniania Rudy Śląskiej. Na takie rzeczy trzeba odpowiadać, trzeba reagować, nie wolno tego zostawiać, bo ludzie, jak się tego nie skomentuje odpowiednio, mogą zostać zmanipulowani, mogą zostać wprowadzeni w błąd, mogą inaczej zinterpretować pewne komentarze. Nie mogę tego zostawiać, nie będę tego zostawiał bez odpowiedzi. To nie jest z mojej strony
a to nie są z mojej strony ataki, a raczej obrona siebie samego, ponieważ ja już kilka razy brałem udział w tych wyborach i wiem, czego nie wolno już dzisiaj zostawiać bez komentarza. A więc nie ukrywam, że troszeczkę też ta druga część kampanii, ta druga tura, to moje reakcje na to, co się dzieje wokół mnie, a już ostatnie dni naprawdę od rana do późnego wieczora będę starał się być na ulicach, rozmawiam z ludźmi, spotykam się, czytam też komentarze w internecie. Liczę też na trudne pytania, bo tam ktoś mówi, panie redaktorze, czy zada pan w końcu panu Markowi Wesołemu trudne pytania? Ja się nie boję żadnych trudnych pytań. Jak ktoś pyta o Rudę Śląską, to może pytać o najtrudniejsze rzeczy, które mu przychodzą do głowy, bo ja się nie boję problemów. Ja idę po prezydenturę nie po to, żeby było łatwo, bo wiem, że będzie trudno, wiem, że będzie dużo roboty i nie boję się wyzwań, nie boję się trudnych pytań. Nie lubię odpowiadać w przestrzeni internetowej, bo uważam, że to jest, tam nie ma miejsca, ja nie mam czasu, to trzeba pisać, odpowiadać, wymieniać się tym. Ja lubię dyskutować w cztery oczy, jak ktoś ma coś do mnie, zawsze przyjmę, tak jak mówię, no byłem gotowy do 5 debat, przecież rozmawialiśmy o tym, ja wiedziałem, że debaty zabierają czas, ale ja powiedziałem tak, jeśli wezwie mnie ktoś do debaty, to ja się stawię zawsze, bo ja się nie boję konfrontacji, nie boję się pytań. A więc to będzie, tak będzie wyglądała do końca już moja kampania. Jestem na drodze, podchodzą do mnie różni ludzie, są też moi przeciwnicy, zadają mi pytania i ja się z tym staram zmierzyć. Nie unikam niczego. Tak będzie wyglądała do końca moja kampania. Ostatnie 3 dni też będę do dyspozycji, jeśli chodzi o media społecznościowe, ale na takiej zasadzie, że odpowiem na te wszystkie trudne pytania. Stworzę, bo jak widzę, że internauci do pana się zwrócili, to tak jakby do mnie się zwrócili. Ja stworzę taką możliwość wypisania do mnie tych kilku trudnych pytań. Ja jestem w stanie na wszystkie te trudne pytania odpowiadać, bo wiem o tym, że odpowiadając na trudne pytania, tylko tak mogę przekonać niezdecydowanych i zmniejszyć tą różnicę, która między nami była. I mimo wszystko mój duch sportowca i wiedza polityczna mówi tak. Gra się do końca, a druga tura to jest nowy mecz. To jest ten wynik 1-1, czy tam przegrana raz 2-1. To się tam nie liczy z tyłu. Liczy się, że to jest nowy mecz, nowa rozgrywka. Ludzie też zmieniają zdanie, przyglądają się. Mamy nie 4 kandydatów, tylko 2. Tu się może wszystko wydarzyć. Dlatego do końca będę wierzył, rozmawiał z ludźmi, przekonywał i mam nadzieję, że się to uda, bo zmiana naprawdę to szansa. Zmiana to szansa. Zmiana to nowa nadzieja, świeżość, a przy mojej deklaracji wielkiej współpracy z wszystkimi myślę, że i szansa dla całej Rudy Śląskiej i dla wyborców Arkadiusza Pilarza. Pozdrawiam serdecznie dla wyborców Arka Grzywaczewskiego, dla wyborców Michała Pieryńczyka i dla moich wyborców. Panie pośle, skoro o trudnych pytaniach mowa, tutaj, drodzy Państwo, nie musicie dziękować. Można zadawać panu posłowi od dzisiaj pytania. Zaraz jak wyjdzie tutaj ze studia, to my przypominujemy, żeby dosyć często na nie odpowiadał. Ale panie pośle, za wami jedyna tak naprawdę rozmowa twarzą w twarz, jeżeli chodzi o 2 kontrkandydatów, tylko jedna taka rozmowa, bo trudno tutaj mówić o debacie, to trwało może 29 minut. Opinie na temat tego, co wydarzyło się w regionalnej telewizji są różne, ale nie my jesteśmy od tego, żeby oceniać konkurencję. Niektórzy mówili, że wyglądało to jak spijanie sobie z dzióbków. Jakie wrażenia właśnie po tej rozmowie z prezydentem Pierończykiem? Panie redaktorze, no myślę, że do ostatniego pytania pana prezydenta na luzie, do ostatniego pytania na luzie rzeczywiście było to, ale panie redaktorze, ja też namawiałem do takiej dyskusji, tylko no, nie ukrywam, że to może wynika, bo ja namawiałem do takiego kampanii, która by się opierała o taką normalną dyskusję o Rudzie Śląskiej. Troszeczkę nas zdominował pan redaktor prowadzący, bo to pytania były przygotowane przez telewizję Polską. Znaliście wcześniej pytania? Tak, oczywiście podesłano nam tematykę tych pytań. Okay. Trzeba było się skupić 1,5 minuty, tutaj nie ma fajerwerków.
Więc jakby myśmy się dostosowali do tego, co było w tych pytaniach. Pytania były łagodne zasadniczo, tak? Czyli te pytania nie były jakimś tam specjalnie materiałem, w którym moglibyśmy pokazywać wszędzie we wszystkich miejscach te nasze różnice, choć ja tam w kilku miejscach starałem się te różnice między nami pokazać, żeby jednak widz oglądający nie miał wrażenia, że ogląda dwie osoby z tego samego ugrupowania. Ktoś nawet zażartował, że skoro tak się wszyscy zgadzacie w danych tematach, to można rotacyjnego prezydenta wprowadzić. Tak, tak, słowo rotacyjne jest dzisiaj bardzo popularne, ale no rzeczywiście taka atmosfera była. Ja się starałem się też, to ja zaapelowałem na początku, że nie bawimy się w hejt, nie atakujemy się, rozmawiamy merytorycznie, rzucajmy tematy interesujące ludzian i mówmy o nich. Ale ciągle się spotykam niestety z tym, że próbuję się to zepchnąć na inny tor i proszę mi uwierzyć, że ten mój brak takiego, nie powiem agresywności, ale brak takiego ostrzejszej debaty też jakby wynika z tego, że ja nie chcę też prowokować ze z drugiej strony takiej debaty i starałem się tak robić, żeby tego nie było, bo wiem o tym, że ja mam wolę rozmawiania merytorycznego, jak zepchnę to w złą stronę, to też będzie dla mnie niekorzystne. Panie doktorze, są między nami różnice. Ta debata wyglądała tak łagodnie ze względu na pytania i ze względu na to, że pan redaktor na samym początku zaapelował do nas o wzajemną kulturę i taką, no to myśmy odpowiedzieli wzajemnie właśnie takim grzecznym względem siebie zachowaniem. Ale też to były pytania, które chyba nas nie dzieliły, bo przecież stalownia w Rudzie Śląskiej, wszyscy byśmy jej chcieli, bo to podatki dla Rudy Śląskiej, bo to miejsca pracy, wszyscy byśmy chcieli. No pan Pierończyk nie mógł jakby też inaczej o tym mówić. Nie mamy problemu z tym, że Wielki Piec będzie remontowany. Ja mam jedynie to bym dodał, że ja chcę, żeby to była jakaś większa niż tylko za Wielki Piec, czyli musimy tu stworzyć w Rudzie jakąś taką ścieżkę i wypromować ją, żeby to nie były wyrzucone środki i żeby rzeczywiście kilka zabytków, które tutaj mamy, ściągały do Rudy Śląskiej ludzi. I to musi być coś większego, zdecydowanie większego. Te inne pytania, no przecież co do wykluczenia społecznego, no co, przecież to mamy wszyscy te same zdanie, no trzeba uruchomić NGO-sy. I tutaj bezwzględnie, no my mamy tyle wspaniałych NGO-sów w Rudzie Śląskiej, że... Ważny temat dla seniorów, ale seniorów też na przykład interesuje, jak będzie działo i czy w ogóle będzie działo szpital miejski w Rudzie Śląskiej, no który też ma swoje problemy. No tak, tylko to by musiało być takie typowe pytanie o szpital miejski, no i tutaj byśmy już zaczęli rzeczywiście, to jest gorący temat, powiem szczerze. Ja nie twierdzę, że mamy wszyscy na niego cudowne recepty, ale no z tym problemem szpitala już się ciągniemy latami i to jakoś końca nie widać. No, jest kilka takich drażliwych tematów, ale one nie padły na tej debacie. Mieliśmy pół godziny u pana redaktora, staliśmy tutaj na baczność godzinę 40. Trochę dłużej. Tak, że więc mniej więcej i było czterech kandydatów, było też troszeczkę może ostrzej. Ja lubię te debaty, ja się jakby już trochę doświadczenia mam, lubię debaty. Ja nie mam nic do ukrycia, jakby nie muszę się niczego w debatach bać, nie mam nic do ukrycia. Wiadomo, że potem na koniec zawsze jak wychodzimy ze studia, to jak jest czterech czy siedmiu kandydatów, to jak wychodzimy ze studia, to każdy wygrał. Bo wszyscy mówią, każdy podał sobie ja wygrałem tą debatę, ten wygrał tą debatę. Ludzie oceniają i myślę, że w wyborach gdzieś tam na końcu się to wyjaśni. To my też zakończymy kulturalnie. Tak, kulturalnie dzisiaj same dobre informacje, zresztą dzień dobra w Katowicach, też tam tak, ludzie tak apelowali o to, aby mówić o tym, co dobre i też taka jest misja telewizji Sfera. My staramy się jak najmniej mówić o wypadkach, o tych rzeczach, o których nie musimy nagłaśniać, a o tych dobrych rzeczach, które się dzieją w naszym mieście i w osiennych miastach staramy się mówić jak najlepiej. No i o czasu. Ja powiem, że sam program jest dobry, więc trzeba go promować i wasza działalność w Rudzie naprawdę trzymajcie tak, jak zostanę prezydentem, będę was mocno wspierał. Mocno wspierał, bo uważam, że Ruda Śląska zasługuje na fajną, przyjazną, dobrą telewizję miejską, która będzie informowała ludziom w szerokim, jak najszerzej o tym, co w Rudzie Śląskiej się dzieje, a robicie to bardzo dobrze. Dziękujemy za aż miłe słowa. Ja trochę nie? też mam wypieki na twarzy? No ty masz trochę mniejsze, ja myślę, że trochę większe mam teraz tutaj. Nie, to jest to podlizywanie się.
Tak, zrobiło nam się miło, chociaż ta działalność telewizyjna jest nasza ograniczona, można powiedzieć, do minimum od 5 lat, ale staramy się robić dla Robimy Państwa co możemy. To, co możemy. Także ale też Wam wzrasta oglądalność, więc to jest też... Z tego też się bardzo właśnie cieszymy. To jest właśnie odpowiedź na to, że to jest dobre. Ludzie są zainteresowani tym, co dzieje się. A my, drodzy Państwo, na koniec apelujemy. 21 kwietnia, ważna data w kalendarzu. Święto demokracji. Warto pójść do urn, bo wszyscy zastanawiamy się, jaka będzie ta frekwencja w czasie drugiej tury. Ja już dzisiaj zachęcam Państwa do tego, żeby o godzinie 21 włączyć Sferę TV, żeby zajrzeć również naszego Facebooka. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalny wieczór wyborczy. Goście, gorące komentarze. Postaramy się również zajrzeć do sztabów i będziemy z Państwem, możliwe, że nawet do godziny 23 zaprezentujemy aktualne wyniki wyborów. Na koniec tylko powiem taką ciekawostkę, że u nas w Rudzie najprawdopodobniej będzie podwójny sztab. Tak specyficznie, bo my w Tychach walczymy. Tam też mamy podobną sytuację jak w Rudzie Śląskiej i w Rudzie. I tak sobie myślimy z tyskim kandydatem, który tam walczy, Sławkiem Wróblem, że zrobimy wspólnie, że poświętujemy. Mamy podobną sytuację i chcemy to zrobić tutaj w Rudzie Śląskiej. Także to ciekawy sztab będzie taki. Połączonych dwóch miast zapraszam serdecznie. Na pewno wpadniemy, żeby stamtąd również przekazać Wam najświeższe informacje. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Chciałam przypomnieć, że my włączyliśmy się mocno w te wybory i nawet mamy kiełbasę wyborczą. O, mamy od Pusia. Jeżeli ktoś ma ochotę, to chętnie się podzielimy. Chętnie się podzielimy. Zgłaszajcie się po nią. Najlepsza kiełbasa wyborcza jest od Kusia. Trzymajcie Także się piszcie w komentarzach, zgłaszajcie się i często pytacie, co tam napisać w tym komentarzu, żeby wygrać kiełbasę od Kusia. Kiełbasę i oczywiście czosnek. Inne wyroby. Słowo dnia czosnek. Słowo dnia to czosnek, ale piszcie też, po prostu pozdrawiajcie się nawzajem i same dobre rzeczy oczywiście. Pamiętajcie o tym, że tak jak podczas Dnia Dobra promujemy to dobro, dobre wiadomości, dobre informacje. No i wszystkiego dobrego również dla Was. O stylizację prezenterki dba firma BizMode. Sponsorem programu jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kuś.